stanie, nie jesteśmy w stanie tak szybko podejść do samochodu. Musimy wykonać te same czynności, które wykonuje ratownik po naszej prawej stronie. Przygotowanie odpowiedniej węży, rozwinięcie i podłączenie ich do narzędzi hydraulicznych w dużej mierze zabiera bardzo dużo czasu. I wtedy byśmy mogli tej osoby, która znajduje się, która jest uwięziona w samochodzie, tak szybko i uratować. W tej chwili Max dopiero jest w stanie podłączyć drugie urządzenie. Proszę pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, że żeby przygotować oprócz tego podłączenia, ten agregat należy uruchomić. Dopiero wtedy możemy podejść do osoby ratowanej, wziąć urządzenie, podejść do samochodu i zacząć ratować. Zwróćcie Państwo uwagę, że szybkość pracy urządzenia, szybkość jego sprawiania doprowadziła do tego, że po mojej lewej stronie zostały już zdjęte drzwi. Osoba może zostać już w tej chwili uratowana. Ratownicy pracują w swoim normalnym tempie. Widzimy, że po lewej stronie kolega Radek, który posługuje się narzędziami elektrohydraulicznymi, nie już stópek A, natomiast po wprawieniu całego zestawu hydraulicznego Max dopiero otwiera nam szczelinę międzygębną. Jeżeli chodzi o tej chwili odcięcie, to oczywiście z lewej strony, rozkład już przecina drugi stupek. Ja bym chciał, żeby Państwo zwracali szczególności uwagę na łatwość obsługi, bo to nie chodzi o to, że w tej chwili kierownicy będą szybko, bardzo się spieszyli tak w tych czynnościach. Chcemy zachęcić Państwa do zauważenia tych specjalnych zalet. W tej chwili Radosław pracuje tylko jedną ręką. Radek, muszę pokazać Państwu, tak. Tylko jedną ręką jest w stanie urządzeniem przeciąć własny sposób stupek ten. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku działań ratowniczych druga osoba również znajduje się za ratownikiem i wtedy dopiero ciągnie węże, pomaga prowadzić te węże za człowiekiem, dzięki czemu i w nowym systemie jest nam zupełnie łatwiej, żebyśmy nie musieli wykorzystać dodatkowego człowieka do prowadzenia akcji ratowniczej. Zdecydowana przewaga narzędzi elektrohydraulicznych w sytuacjach dramatycznych, w sytuacjach, kiedy każda minuta jest bardzo cenna. Jeżeli chodzi o w tej chwili o cięcie narzędzia, zwróćcie uwagę Państwo, że po mojej prawej stronie dwoje ratowników zaczęło i spotkało się praktycznie w tym samym miejscu, a nawet odszedł dookoła cały samochód, nie musząc ciągnąć za sobą węży i pomaga drugiemu ratownikowi, by zostać po ofiarę wypadku z samochodem. A ja przypomnę to, o czym powiedział wcześniej Krzysztof. Obaj ratownicy posługują się dokładnie tym samym narzędziem. To są nasze najcięższe nożyce hydrauliczne. Nożyce S700 pracują tak samo szybko. Radek nie ma tutaj przewagi w zakresie szybkości działania narzędzia czy większej siły cięcia. Natomiast ma tę przewagę, ponieważ bardzo szybko udało mu się przygotować narzędzia do pracy. I proszę zwrócić uwagę, żeśmy wyciągnęli w tej chwili baterię z urządzenia. Ten spadek mocy przy rozebraniu tego prawie co widać samochodu nie tą czwartą. Ja tak nacisnę, spróbuję podejść, bo jeszcze, ale tylko o jedną czwartą. Co to oznacza? W chwili obecnej to jest najnowsza technologia baterii litowo-jonowych na rynku. Nie ma nowszej technologii.